Jako chrześcijańska telewizja internetowa dzisiaj gościmy w Centrum Fizjoterapii PhysioFit w Gliwicach. Jesteśmy w gabinecie lekarskim u Tomka. Tomka, który jest fizjoterapeutą. Z tego co wiem, Tomku, to też grywasz w wolnym czasie w piłkę, chodzisz na siłownię, trochę biegasz i to chyba jest dobre, bo pacjenci, którzy trafiają do Ciebie ze swoimi problemami, są chyba dobrze przez Ciebie rozumiani, wiesz o co chodzi. Jacy pacjenci do Ciebie trafiają? Najczęściej do mnie do gabinetu trafiają pacjenci z dysfunkcjami narządu ruchu. Są to sportowcy i zawodowi, półprofesjonalni oraz amatorzy. Często się też zdarza, że trafiają pacjenci w ogóle nie związani ze sportem, z jakiegoś po prostu rodzaju bólem. No właśnie, jeżeli ktoś, kto mnie zna, miałby powiedzieć coś o mnie, to żadnym sportowcem nie jestem, ale od jakiegoś czasu, nie wiem czy to jest powód do chwalenia, jestem pacjentem PhysioFitu, jestem Twoim pacjentem, dlatego że po prostu generalnie nic z sobą nie robiłem. Nie jestem ani jakimś sportowcem, tak jak już mówiłem, a tu nagle ciach, wysiadły barki jak u Glika. Tak, u Kamila Glika doszło do urazu barku, aczkolwiek on jest całkowicie inny niż to, co Ty odczuwasz, ponieważ tam najprawdopodobniej doszło do zerwania więzadeł w obrębie stawu barkowego. U Ciebie doszło do przeciążeń funkcjonalnych, ponieważ nie jesteś przygotowany do dłuższego wysiłku, a dłuższa praca statyczna spowodowała po prostu ból u Ciebie. No właśnie, w przypadku sportowców wymagany jest ciągły trening, rozgrzewki, przygotowanie, a w przypadku takich ludzi jak ja, którzy nie są sportowcami, no to co byś na ten temat powiedział, co byś polecał, żeby właśnie ten kręgosłup nie wysiadał, czy te barki się po prostu, żeby te barki nie bolały? W przypadku sportowców bardzo ważna jest rozgrzewka ze względu na to, żeby te mięśnie były gotowe do wysiłku, a podczas pracy u zwykłego człowieka, który nie jest związany ze sportem, statyczna praca bardzo zostaje te mięśnie i one praktycznie są osłabione i przez to bardzo łatwo dochodzi do urazów, przeciążeń, ze względu nawet na brak ruchu. Dłuższa praca statyczna powoduje po prostu bóle u takich pacjentów, dlatego bardzo ważne jest, żeby ci pacjenci w jakikolwiek sposób się ruszali, jakąś profilaktykę. Jest to bardzo potrzebne do tego, żeby po prostu te urazy się nie powtarzały i nie pojawiały w ogóle. Z tym takim stanem gotowości, z tymi ćwiczeniami, z przygotowaniem i takim nagłą potrzebą wytłumaczenia się czy sprawdzianu ze swoich mięśni skojarzył mi się tekst. Apostoł Piotr napisał coś takiego: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. To jest trochę tak jak z tymi naszymi kręgosłupami i barkami. Jeśli nic nie robimy, jeśli nie ćwiczymy, no to przychodzi taki moment, taki na przykład jak u mnie, że właśnie ląduję w takim miejscu i muszę być poddany rehabilitacji, muszę ćwiczyć. W zasadzie to, o czym mówiliśmy, muszę być stale gotowy. Ci chrześcijanie usłyszeli od Piotra, że mają właśnie umieć mówić o swojej nadziei. I trzeba by było zadać pierwsze pytanie, czym jest ta nadzieja dla nas? Czy rzeczywiście Chrystus jest tą naszą nadzieją? A druga rzecz, jaką zauważam w tym króciutkim fragmencie, to ta gotowość. No jeśli mój kręgosłup duchowy nie będzie stale ćwiczony, stale sprawdzany, przygotowywany przez relację z Bogiem, żywą relację z Jezusem Chrystusem, jeżeli nie będzie ćwiczony przez czytanie Słowa Bożego, to jest też trochę taka rehabilitacja, takie spojrzenie w siebie. Jeżeli zamknę Biblię i będę głuchy na Boże Słowo, to w momencie, kiedy przyjdzie duże sprawdzam, kiedy może ktoś zażąda wytłumaczenia się z mojej nadziei, wtedy może być tak jak z moimi barkami, jak z moim kręgosłupem, nagle jest ciach i po wszystkim. Dlatego warto zawsze być gotowym.
Dokładnie, rehabilitacja jest bardzo istotna, także zapraszam Cię, Andrzej, na salę.